Halo dzieci, słońce już na niebie świeci. Witamy was w ten piękny ranek. Wiele przygód, niespodzianek dziś czeka was. 1 czerwca, wstawać czas! Pewnie w każdym domu od rana każda mama roześmiana szybko pyszne ciasto kręci, bowiem święto mają dzieci. To dla was słonko jasno świeci na niebie. Dziś nikt nie będzie złościć się na ciebie. Ani mama, tata, siostra czy brat. Bo to dla ciebie uśmiecha się cały świat. Warzyw zdrowych nie lubisz, zabawek nie sprzątasz i wszystko gubisz. Że grzecznie się dzisiaj nie zachowujesz wcale, korzystaj z dnia dziecka i baw się wspaniale! Zatem śmiało i z radością świętuj, planuj dziecka dzień. Pełen zabaw i fantazji po swojemu zmień ten dzień. Niech w takim dniu jak ten wszystkie troski znikną hen. I nie wracają już nigdy wcale. I aby dzień dziecka w twym domku trwał stale. Nic z tych rzeczy! Taką ucztę dla was przygotowaliśmy! Tylko szkoda, że was tutaj nie ma! No, tak się stało. Ale jest jedna osoba, która na pewno o was zapomniała. To pani dyrektor. Chodźmy, sprawdzimy, co ona tam robi. Pipi, chodź do mnie! Tu jest moja przyjaciółka Pipi. Pipi, pomachaj dalej. Miau! Bardzo tęsknimy za dziećmi, prawda? Bardzo! Szkoda, że was tutaj nie ma! Taka zabawa! Pipi! Tak? Zaprowadzisz dzieci do pani dyrektor? Zobaczymy, co ona robi, bo ona zapomniała o tym dziecka. Musimy jej o tym przypomnieć, ale najpierw sprawdź, czy sama na to wpadnie. Śmiało, prowadź dzieci do pani dyrektor. Prowadź do drzwi. Thank you.
kochani. Jak was dużo. Tak się cieszę, że jesteście. Ale zaraz, zaraz. A w zasadzie to byliśmy dzisiaj umówieni? Czemu zawdzięczam tę wizytę? No właśnie, czemu? Czemu? Co to dzisiaj za dzień? Zapomniałam. O co chodzi? Aj, starożytna radość, muszę się napić lecytyny, bo zupełnie zapomniałam. Co to dzisiaj za dzień? 1 czerwca, no tak, Dzień Dziecka. Oczywiście, Dzień Dziecka w kulturze to najważniejszy dzień. Wiecie, że my na niego czekamy cały rok. Och, skarby nasze dzieciaczki, kochane, cieszę się, że jesteście, bo wiecie, że my już przez tego wstrętnego koronawirusa to dokładnie wariujemy w tym Domu Kultury. Tak bardzo za wami tęsknimy, tak bardzo. Och, jak dobrze, że jesteście. Ale się moi instruktorzy ucieszą. Znacie ich przecież. Wiecie, że oni wariują za wami. Tak lubią dla was pracować. Radzi, by chętnie nieba przychylić, żeby Dzień Dziecka dzieciom umilić. Tęsknię za waszymi psotami, za waszą radością, za waszym uśmiechem. Myślę, że oni dziś to już nocy nie spali, tylko niespodzianki wam wymyślali. Ale co to będzie, za nic nie zdradzę. To pani wróżki was zaprowadzę. Chodźcie, dziateczki, za dyrektorem. Już drzwi do komnat stoją otworem. Chodźcie. Następny dzień niech będzie pełen niespodzianek, wieczorem najpiękniejszych na dobranoc bajek. O, a ja wam życzę, aby wszystkie wasze chwile były niczym miodu słoiczek. Niech każdy dzień będzie dla was nową, puchatkową przygodą. Niech każdy ranek was budzi piękną pogodą. Dużo się uśmiechajcie i do biblioteki zaglądajcie. Thank you.
śpiewnym ptaszka śpiewem, uroczym motyla tańcem pod niebieskim niebem. Dzieci, życzę wam dużego kubka gorącej i słodkiej czekolady, zimnej i pysznej, z cytryn lemoniady. To ja bardzo chętnie złożę życzenia dzieciom. Tak! Super! To my czekamy, czekamy! Z okazji Dnia Dziecka wszystkim dzieciom z gminy Białapieska życzę co dzień nowych przygód, butów siedmiomilowych, przepięknych bajek nie tylko na dobranoc, snów kolorowych, spełnienia najskrytszych marzeń, wszystkiego, czego pragniecie, przyjaciół nie tylko książkowych, ale najlepszych na świecie. Pięknie w rajdy z zabawy, w mokrej i w grubej kałuży, różnorodnych zabawek, wspólnych, rodzinnych podróży.
życzę poznawania różnych niespotykanych smaków, dużo miłości i szczęścia, tysiąca buziaków wielkiej jak niebo cukrowej waty, radości ze wspólnej zabawy waszej mamy i taty. Niech żyją nam, niech żyją nam 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyją.